starej poczty w Głogowie, gdzie powstaje miedziowe centrum rozwoju gospodarczego. A my się cieszymy. Cieszymy się z tego, że już za dwa tygodnie będziecie Państwo zaproszeni. Jesteśmy po przetargu i będziemy pokazywali wizualizację, jak ten budynek za parę lat będzie wyglądał. A cieszymy się, że jeszcze nie rozpoczęliśmy remontu, a już mamy pierwsze środki zewnętrzne pozyskane, które w jakimś wymiarze przyczynią się do tego, żeby one były dobrze spożytkowane w tym budynku. Z tego miejsca pragnę podziękować po pierwsze rządowi Prawa i Sprawiedliwości, po drugie panu posłowi za zaangażowanie się w ten projekt, ale także prezydentowi miasta, bo przecież ten projekt jest tak skonstruowany, że to samorządy składają wnioski o te środki na wniosek konkretnych właścicieli. W tym przypadku właścicielem tego budynku jest Legnicka Specjalna Strefa i wspólnie zespół urzędników Głogowskiego Ratusza, ale także moich kolegów z pracy z Departamentu właśnie infrastruktury i administracji pracowali nad tym wnioskiem, a cieszę się, że ten wniosek został dostrzeżony i te środki trafią na konto najpierw samorządu miasta Głogów, a później będą przekazane na remont tego obiektu. To jest, tak jak powiedziałem, promil potrzeb. My będziemy starali się o inne środki zewnętrzne, także w budżecie Legnickiej Strefy mamy zaplanowane kilka milionów na ten obiekt.